Czołem traderzy i adepci na traderów. Witam w kolejnym espresso, tym razem krótko, ponieważ nic fascynującego się nie wydarzyło na tych wykresach w ciągu tych kilku dni, które minęły od poprzedniego, ale może dzisiaj troszeczkę inaczej. Zawsze warto próbować czegoś innego. Dzisiaj zrobimy analizę w dół, czyli z daily coraz niżej, tam może będzie coś ciekawszego. Wobec tego tradycyjnie zaczniemy od Edzia. Robiłem ostatnie w środę, czyli minęło 2-3 świeczki. Praktycznie jesteśmy w tym samym miejscu wszędzie. Dajmy trochę Edka szerzej. Generalnie na daily dalej jesteśmy w środku konsolidacji takiej szerokiej. No około 200 pipsów. Jak na daily to jest konsolidacja. Oczywiście na mniejszych interwałach będzie wyglądało to może trochę ciekawiej. W każdym bądź razie generalnie nic się tutaj nie zmieniło. Jak w jakimś tam wąskim kanale cały czas on się próbuje wspinać, raz wyżej, raz niżej. Póki co nic ciekawego. Bym tutaj nawet bym nie próbował tutaj pogrywać czegoś. Damy szerzej, żeby było lepiej widać. Więc cóż, jakiś tam taki engulf cienki. Później pin niby z knotem u góry dłuższym, ale biały, więc spadki nie są kontynuowane. Tutaj mam jakieś tam małe wsparcie i inside bar się narysował, więc przejdźmy sobie niżej. Będzie ciekawiej może. No i tutaj już coś by się tam dało porysować. Tu mamy inside barki. Brak jakiegoś takiego wyraźnego trendu, jeżeli patrzeć na to z szerszej perspektywy. Natomiast tutaj w intraday, no to cóż, możemy rysować sobie, wezmę moje narzędzie ciekawe, jakieś tam wsparcie dwu-trzydniowe, biała świeca H4, trend na tym interwale jest taki lekko prowzrostowy. Tutaj już ta górka, przepraszam, ta górka została przejechana bardzo fajnie. Ale niestety gruba świecucha w dół i znowu walczą z tym poziomem, czyli pewnie jakaś tam powolna wspinaczka będzie. Następny pagórek, do którego zmierzali, gdzieś w tym miejscu. No i ten trzeci wyżej, no nie będę tu tych linii tyle rysował, nie ma to sensu. Jak mówiłem bardzo często i powtarzam, cała akcja rozgrywa się pomiędzy poziomami wsparcia oporów, pomiędzy strefami podaży i popytu i nie za wiele tutaj pomogą jakieś cudowne strategie, strzałki, dzwonki, inne wskaźniki. Musimy to wszystko rozpatrywać właśnie na podstawie i pod kątem analizy technicznej. No i jak to na walutach, oczywiście dane makro, które potrafią zachwiać i zburzyć nawet najlepszą analizę. No i zejdźmy już całkiem niziutko, H1, widzimy właśnie zakres tej konsoli, tutaj dosyć wyraźny. Dzisiaj poniedziałek, więc pewnie nie spoglądałem na kalendarz, więc nie wiem, co tam jajogłowi powiedzą, ale póki co wyraźny spokój, cisza, no świeczuszki godzinowe, po 10 pipsów, no śmiech świata, więc tak to właśnie wygląda. Wracamy na daily, kasujemy te wszystkie krechy. O, tak było. Teraz, funciarz. GBP USD. No, na poprzednim espresso byliśmy też dokładnie w tym miejscu. Wspominałem o tym, że czekałbym, aż ten wykres się spotka z ostatnim jakimś takim wyraźnym szczytem, który tutaj mieliśmy po lewej. Generalnie jeszcze szerzej popatrzmy, no jest prospadkowo, dosyć wyraźnie, mamy bardzo duży spadek, korekta i dalej jedziemy w dół. Nie bardzo przepadam za tym narzędziem, ale przyłożę tutaj FIBO. Więc od tego szczytu, który był
Matko Boska, strasznie dawno temu, lata temu, tak, w 2014 roku, 5 lat, ale jest. Wykres tygodniowy, więc nie w kij dmuchał, więc korekta, no, prawie do 50% i jazda w dół, więc chciałem tylko na tym interwale zobaczyć sobie, jak to z FIB-em ta korekta wygląda, więc całkiem spokojnie, więc wracamy do D1, prospadkowo jest ciągle, dlatego że nie mamy powybijanych tutaj ostatnich szczytów, w takim razie tak to wygląda jak teraz, no i jeszcze tam z tym Brexitem, jakieś tam problemy, nie wnikam w to, po prostu nie warto sobie tym głowy zawracać. Natomiast no, te dane nie są jakieś hura optymistyczne. H4, jeżeli prospadkowo było na wyższych interwałach, więc tutaj pod kątem spadków możemy, powinniśmy to raczej rozpatrywać. Ale z tego jedziemy. Podstawa trójkąta, linia trendu z góry. Gdybyśmy przypomnieli sobie słynną już książkę Murphy'ego pod tytułem Analiza techniczna rynków finansowych, to tam w jednym z rozdziałów jest taki zapis, że wybicie z takiego trójkąta może osiągnąć wielkość jego podstawy, wysokość, jak to tam zwał. Spróbuję to sobie narysować. O, powiedzmy, że to jest jego wielkość jego podstawy i odkładamy ją tutaj i mniej więcej taki zakres ruchu z tamtej analizy wynika. Czy to się sprawdzi? Nie mam tego pojęcia, pewnie nikt z nas nie ma, ale tak to wygląda i to można ująć w swojej analizie. Tak, mamy tutaj taki kanał. Ktoś by mógł powiedzieć, no dobra, na H4 mamy trend spadkowy, a to możemy traktować jako flagę i to wybicie powinno pójść w górę. Oczywiście, że tak. Może pójść i w górę. Wobec tego dość rozsądnym wyjściem byłoby poczekanie, aż ten trójkąt zostanie wybity z tej strony w górę. Tak, być może jakaś tam malutka korekta i na białej świecy do tego szczytu. Tak to wygląda z perspektywy wykresu H4. Trudno tutaj coś ciekawszego wymyśleć na tą chwilę. Jeszcze tu mamy poprzedni dołek i ten szczyt, jakbyśmy próbowali połączyć. Więc jest jeszcze szansa, że gdzieś tutaj dosięgną, ale patrząc na to, co się na tym wykresie dzieje, na H4, jest jakaś tam dynamika parcia w górę, która przez tu ostatnie parę dni trochę osłabli. I w takim przypadku, kiedy mamy jakąś tam konsternację, tak, bo to jest stwarza spore problemy, szczególnie tym osobom, które dopiero zaczynają i starają się zrozumieć i zastosować price action, czyli te wszystkie formacje cenowe, świecowe, kierunki, trendy, linie itd., itd. Więc jeżeli robimy sobie już taką analizę, jesteśmy zafiksowani na tym interwale, pamiętajmy, że zawsze warto popatrzeć na wyższy interwał, czy to czasami nie jest właśnie korekta w trendzie wzrostowym. Generalnie na wykresie daily, no moim zdaniem, czyli technicznie jeszcze tego wzrostowego niby nie ma, ponieważ te wzrosty ograniczają właśnie te szczyty po lewej stronie, szczególnie no ja bym to tak pociągnął, tak żeby dopasować trochę, tak, czyli nie do końca uczciwie, ale powiedzmy, że tutaj rysuje się taki dosyć silniejszy opór, więc są dwa scenariusze, wybicie dołem z tego trójkąta, albo jeżeli górą, no to tu będziemy atakować te poprzednie szczyty. Nie są to jakieś oszałamiające wielkości, a powiedzmy 130-150 pipsów. W każdym razie w takiej sytuacji nie jest łatwo podjąć decyzję o jakimś zagraniu. Zawsze musimy czekać na ruch ze strony ceny, po prostu innych dużych graczy, którzy dadzą nam znać o tym, że się zbierają, budując świecę momentum, budując wolumen, tak, o którym wspominałem ostatnio, więc warto sobie jakieś tam świeczki, wolumen wrzucić tutaj pod spód i będzie widać, jak będzie przebiegała walka, powiedzmy, na całkiem krótkiej, małej świecy.
może przyrastać wolumen, może się, mogą się zbierać zlecenia kupna bądź sprzedaży i o dziwo wolumen na małej świecy może być, zdarzają się takie sytuacje, bardzo duży. To znaczy, że się szykują do jazdy, tak? A w którą stronę to zobaczymy. Jak pojadą, małe mamy możliwości manewru z wolumenem na MT4 i na walutach po prostu. Wolumen tickowy, czyli ten, który daje nam broker, więc im większy broker, tym bardziej wiarygodny ten wolumen będzie widoczny, dlatego że o wiele więcej traderów na ten wolumen się składa akurat u tego brokera niż u innego, bo tu wolumenu ogólnego nie ma. Oczywiście można podpinać jakieś tam wtyczki, inne duperele są dostępne, ale to już dla tych, którzy chcą sięgnąć troszeczkę głębiej. Więc H4, ten cały trójkąt, który rysowałem, w sumie no depczą tą podłogę tutaj, zobaczymy, jeżeli nie wyjdą z niej dołem zdecydowanie, no to optowałbym za jeszcze jednym podjazdem gdzieś tutaj do tej górki. No na H1 to wiadomo, tak to mniej więcej wygląda, więc tym osobom, które grają mniejsze interwały, prawie że skalperom, polecam taką analizę właśnie, zacząć sobie od daily spokojnie. Mamy cały przegląd sytuacji, możemy sobie określić, gdzie znajduje się cena w stosunku do historii, jak wyglądała dynamika ruchu w dół, jak do góry, które były mniejsze, które większe i tak dalej, i tak dalej. I wtedy gdzieś na małych interwałach, czy jakieś odbicia od wsparć, powiedzmy, możemy sobie zagrywać z niewielkimi targetami. Dobra, wracamy do daily, to Edzia, wróć. Funta byśmy mieli póki co z głowy. O, Kanadyjczyk, bardzo fajnie. Tutaj ostatnio, chyba jak żeśmy się widzieli na poprzednim espresso, on tutaj budował bodajże tą świecę inside barową, więc w takim przypadku, kiedy mamy trend spadkowy, a mamy, bo mamy takie coś, wam tutaj narysuję, dołek, szczyt, niższy dołek, więc pod takim inside barem, zgodnie ze sztuką PA, jeszcze dam to szerzej, żeby było lepiej widać, już mamy inside bara, więc pod takim inside barem możemy składać zlecenia sell, szczególnie, że tak jak wspominałem, lewa strona wykresu jest stosunkowo czysta, czyli jak nie muszę rysować nowego, tego przeciągnę, kolesia, czyli po lewej stronie nic nam tu nie zakłóca, nie ma jakiegoś wyraźnego wsparcia czy coś, na czym on mógłby się jakoś bardziej zdecydowanie zatrzymać, więc póki co no elegancko, inside, zagranie sell pod spodem, znowu się buduje inside bar, stopy powinny w takim układzie być powyżej tych świec, ale jeżeli jest to wykres daily, więc powiedzmy do czubka tego inside bara było 53 pipsy, dla niektórych jest to zbyt wiele. Zawsze możemy próbować znaleźć to miejsce, gdzie stopa uda się troszkę skrócić. Ja zmniejszam ten prostokąt, żeby zobaczyć to na wykresie H4 tego inside bara. A więc to jest ten inside bar, prawda? No niestety skrócić się za bardzo nie da, bo tutaj byśmy mniej więcej na tym poziomie grali tego sela, jest gdzieś pod spodem. Nie ma się co tu żydzić o 10 pips, więc zdecydowanie stop powinien być tutaj przy tym na tym engulfingiem, bo tu widzimy po wejściu zaraz była jakaś tam korekta, dosyć silne zejście na dół i tu się męczą z powrotem. Więc gdybym to grał, chyba bym już miał stop na break-evenie i próbował utrzymać tą pozycję nadal, bo jeżeli tak to wygląda w tej chwili, no to są krótkie świeczki, tak? Zobaczmy, 19 pipsów. Być może załapiemy się na jeszcze jedno takie wybicie w dół. Taką rzeczą wykresy H4. Wrócę jeszcze do daily. No cóż, kiedy nie mamy tutaj jakiejś zaczepki do potencjalnego targetu, może tak bym tutaj... Tutaj mam trochę więcej świeczek, tak, w tych punktach niż tu. Tutaj z dużą luką się otworzyło. Bardzo szybciutko wrócili do góry, tak?
Więc uważam, że ten poziom wsparcia nie jest idealny, ale jest ok. Więc mając nadzieję, że spadki będą kontynuowane na Kanadzie, można tę pozycję troszeczkę próbować podtrzymać. A jeżeli ktoś jest fascynatem FIBO, no to bierze nie to narzędzie, wziąłem, sorry. Dawno nie używałem FIBO, to już zapominam. To jest fajne FIBO. Jedziemy od szczytu do dołka, czyli zasięgnąłem, tak? I tutaj w trzecim punkcie i mamy 61,8 tego zasięgu, już jest zrobione. No i 100% wypadałoby, no fajnie by wypadałoby gdzieś tu. Na tych dołeczkach tu po lewej. Jak będzie, zobaczymy. Proszę nie traktujcie tego jako rekomendację. Po prostu pokazuję Wam możliwości zastosowania analizy technicznej w takich sytuacjach, kiedy nie wszystko jest do końca jasne. No a chcielibyśmy jakąś koncepcję mieć, więc no, warto sobie na tych wykresach, które analizujemy, pozostawiać te wszystkie rzeczy, jak linie wsparcia, linie trendu, kanały, co tam jeszcze, i obserwować, jak się cena zachowuje. Jeżeli gramy na jeszcze mniejszych interwałach, proszę pamiętać też o sesjach, które potrafią bardzo różnie się zachowywać. Bardzo często jest tak, że na sesji europejskiej cena podąża w jednym kierunku, a na sesji amerykańskiej w drugim. Robią kontry Amerykanów, tak w zasadzie guzik obchodzi, co robią Europejczycy. Jak dla nich jest dosyć silny spadek, oni kupują, bo jest tanio. Mówię to w bardzo dużym uproszczeniu, żeby mnie ktoś później nie łapał za słówka, że w rzeczywistości tak rynek wygląda. No nie do końca, ale bardzo fajnie się to daje zaobserwować. Pokazałem co kiedyś na DAX-ie, w jaki fajny sposób zmiana sesji, zmiana kierunku absolutnie w więcej niż 50% przypadków, więc częściej się zdarza, że na innej sesji jest kontra do sesji poprzedniej. Szczególnie między Europą a Stanami. I cóż nam... Aha, tutaj ten H4, tak? Czyli jesteśmy jeszcze dalej na Kanadyjczyku, więc raczej tutaj nie widzę jakiegoś zbytniego entuzjazmu wyjścia górą z tej sytuacji. Czekamy na jeszcze jedną okazję do zagrania pozycji krótkiej ewentualnie. I Japończyk chyba też się tam kisi. Dobra, zobaczmy go na daily. Na weekly ja najpierw lubię zobaczyć, co się dzieje na tygodniowym. No więc tygodniowy to bym tak narysował. O, i sprawa załatwiona, tak? Pośrodku niczego jesteśmy. Ale prawdopodobnie no, stara się chłopak powolutku odrabiać te spadki. Tutaj patrzcie, jak perfekcyjnie trafili w punkt. Dołeczek, nie będę tam rozkminiał, czy co do pipsa, ale w każdym razie jest to bardzo dokładne uderzenie. Wspinamy się, tak? Olbrzymi angle w zasadzie, to pozamiatany został cały ten pin bar. Tutaj, tak? Bardzo fajny. Aczkolwiek, gdyby był biały, bardziej bym mu ufał. Wiadomo, biały pin z knotem na dole. To oznacza, że sesja zamknęła się powyżej otwarcia. Tutaj niestety sesja dzienna zamknęła się poniżej otwarcia jeszcze. Jakiś tam mały knocik, no i wystartowali w piątek do góry. Jesteśmy na oporku takim. O! Mogę tam nawet pojechać ciut szerzej, tak żeby jeszcze to zamknięcie tej świecy. No i cóż, to miejsce nie jest zbyt atrakcyjne do zajmowania pozycji, dlatego że jeżeli cena przez raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tu możemy na 7 prób podejścia i przebicia tego oporu spaliło na panewce, więc jest obawa, że ósma też się nie uda, ale jeżeli wyściubią nosa stąd, no to już będziemy mogli myśleć o jakiejś tam wędrówce do góry. Być może, co my tutaj mamy, tak żeby na to popatrzeć, tutaj moglibyśmy sobie narysować coś takiego. Prawdopodobnie wypada gdzieś tu poziom 111, równiutki 111-300.
nie jestem jakimś zbytnim zwolennikiem i entuzjastą round numbers, czyli tych równych poziomów, co 50 czy tam co 100. Na jednych parach to fajniej działa, na innych gorzej. Na eurodolarze te poziomy jakieś tam znaczenie takie psychologiczne miały, ale im bardziej zgłębiam temat, tym mniej wierzę w takie cuda. Ponieważ jeżeli ma się świadomość, w jaki sposób rynek działa, w jaki sposób chodzi i gdzie się budują pewne poziomy wsparcia oporów, czy podaży, czy strefy kumulacji, dystrybucji itd., no to te mniejsze sprawy typu FIBO i okrągłe poziomy odgrywają dla mnie przynajmniej jakąś mniejszą rolę. Więc po wychyleniu pewnie nie powinno być jakichś większych problemów. Oczywiście, jeżeli popyt się utrzyma z dotarciem do tego poziomu, tak jak pokazywałem w szerszym kontekście, jeszcze raz to wrzucę, żeby Wam się obrazek zmienił. Jesteśmy po środku jakiejś wielkiej konsoli daily H4 i tutaj na H4 warto to obserwować, tak? Bo ja bardzo lubię, kiedy cena zachowuje się w taki sposób, że wychyla się poza, zamyka się świeczka poza strefą, poza oporem w tym przypadku. Powstaje jakaś korekta, jeszcze tutaj knocik, tak, i przy następnej białej świecy można ten poziom atakować, tak, czyli tutaj złożyć zlecenie kupna, jeżeli ktoś lubi takie właśnie interwały H4D1. Oczywiście można je skalować na niższe, ponieważ świeczki są fraktalami, więc czy to będzie H4 czy D1, większej różnicy w kształcie i proporcjach świec raczej nie powinno być. Natomiast no, zmienia się tylko nasz money management z wielkością świec, inne stopy, inne targety i tak dalej. Jeszcze godzina, no to nie wiem, czy to już większy sens, ale fajnie, bardzo wyraźnie widać, prawda, wyhamowanie całego ruchu. A poniedziałek dosyć często jest dniem takim niemrawym, wobec tego to nie jest nic dziwnego. Może tutaj jeszcze do sesji, nagrywam to o godzinie 13, więc może jeszcze na sesji amerykańskiej z Jankesami coś tutaj się wydarzy i zobaczymy, czy znajdzie się popyt, żeby pchnąć tą cenę jeszcze wyżej. Fajne są właśnie takie sytuacje, kiedy w trendzie wzrostowym, kiedy jest bardzo silne parcie, później jest słaba korekta, można ją też na wolumenie obserwować, że wolumen słabnie z tymi świeczkami, czyli nie ma podaży i tutaj raczej mało prawdopodobne, żeby to się tam zwaliło. Oczywiście pod kątem analizy technicznej, nie wnikam tutaj w fundamenty. No i to przepięknej urody sygnał, prawda, do tego, że popyt się pojawił i możemy atakować gdzieś na którejś z takich świec. No, biały pin jest fajny, jeszcze jest Nisaibarem ten na niebiesko, więc. I oczywiście tutaj byłby nasz target, jeżeli byśmy grali intradayowo, czyli na godzinówkach, sprawa już byłaby załatwiona, szczególnie, że jest to opór z większego interwału, tak? Więc na H4 dosyć wyraźnie ten opór widać. Na daily też jest nieźle, więc tutaj zobaczymy. Ja następny espresso będę nagrywał w weekend, to zostawię te malunki, żebym wiedział, o czym mówiłem. Zresztą zawsze sobie odliczam świece, żeby sprawdzić, kiedy miałem rację, a kiedy się myliłem. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia, kiedy miałem rację, a kiedy nie, bo analitycy szczególnie tak mają, że jeżeli im wyjdzie analiza, to mówią: o, miałem rację, tu poleciało. Ale jeżeli im nie wyjdzie i coś zawróci, to mówią, że rynek chciał inaczej. No. Bardzo mnie to zawsze śmieszyło. Ja żadnym analitykiem nie jestem, jednak bardzo lubię robić analizy i oczywiście codziennie z nich korzystam w swoim własnym tradingu. Ale jeszcze z ciekawości, żeby szybko nie kończyć, miałem dopiero 20 minut. Jeszcze rzucimy na DAX-a okiem. Mam DAX? Nie, D30 muszę tu wpisać, przepraszam. D30. No, nic ciekawego, jak mawiają kabareciarze, więc trudno to, bo ja na DAX-ie skalpuję, wobec tego taki wykres do
nic mi nie mówi, szczerze mówiąc, bo nie wykorzystuję go. Ja zaczynam wtedy analizy, no tak gdzieś powiedzmy pięciominutowe, tak, widzę cały dzionek, widzę jak tutaj się krwawią. Strasznie ciężko jest na wykresach świecowych grać na indeksach, bez względu na to, czy to M5 czy M1, bo no, to się dzieje naprawdę dosyć szybko i tam trzeba trzymać palec na spuście, dlatego do skalpowania używam wykresów range'owych, wręcz barowych, które tną mi wszystkie świece na równe kawałki, więc te ruchy tam są płynne i mój automat dosyć fajnie wychwytuje i czasami no, wchodzi jak w masełko pięknie na wszystkich dołeczkach, ale nie o tym jest pora, więc jeżeli ktoś skalpuje to i jeszcze jest początkujący w tym, to polecam słabsze pary pod kątem volatility, czyli które nie pędzą jak szalone we wszystkie strony. Mam na przykład Edzia, tak? On rusza się chłopak tak, jakby miał umrzeć za 5 minut, ale to jest do nauki za nas. Damy M1, tak z ciekawości, a co? To jest wykres minutowy. No więc tak powolutku. Masakra. Na ręczbarach czy na ręko, o którym będę mówił w najbliższym webinarze, o wiele łatwiej jest grać. I wielu moich znajomych, którzy się przekonali do tego typu wykresów, potwierdza. Natomiast jeżeli chodzi o taki day trading od godzinówek w górę, no to jednak świece japońskie. No jednak tak, bo ze świec na wyższych interwałach, czyli powiedzmy H4-kowych daily, bardzo fajnie te świece się czyta. Ja lubię to robić, umiem to robić i one mi dużo mówią. Natomiast w przypadku, gdybym tu zastosował range odpowiedniej wielkości, tak, czyli jedna świeca range barowa musiałaby mieć na Edku przynajmniej z 50 pips, tak żeby łapać mi tą świeczkę dzienną, no to ten wykres wyglądałby tak samo, w sumie nic by mi to nie dało. Ale jeżeli chodzi o scalping, to już jest zupełnie inna bajka. Dobra, nie będę wam więcej przynudzał, moi kochani. Do usłyszenia na następnym Espresso. Wszystkiego dobrego, cześć.